Edyto, jakie ty masz wspomnienia z bajkami Disneya? Te wszystkie filmy animowane, które oglądałam, zawsze pozostawiały mnie w bardzo głębokiej refleksji. I to jest to, za co bardzo kocham, szanuję, podziwiam te historie. Ale to, co jest najfajniejsze moim zdaniem, to to, że pod przykrywką różnych postaci, w różnych scenariuszach, jednak powtarzają się te same prawdy. Organiczność, potrzeba organiczności, potrzeba bycia blisko duszy Matki Ziemi. I o tym mówiło wiele postaci, nie tylko Pocahontas, chociaż Pocahontas jakby dla mnie jest tą najważniejszą postacią, która te wartości chciała przekazać. I jestem najszczęśliwsza na świecie, że ten utwór przetrwał tyle lat w sercach ludzi i wydaje się, że jakby cały czas zdobywa nową publiczność. To jest coś nadzwyczajnego. I tak jak dzisiaj powiedziałam ze sceny, to jest to zupełnie niesamowite, że kiedy ja po raz pierwszy spotkałam Pocahontas, to ona nie wiedziała o mnie nic, ja też o niej nie wiedziałam nic. Pocahontas nie miała jeszcze koloru, dopiero była szkicem, do którego ja nagrywałam ścieżkę dźwiękową i dlatego miałam ten szkic, żeby dokładnie zrobić lip sync tak zwany, czyli złożyć słowa w momencie, kiedy ona ruszała ustami. I dopiero potem, jak powstała całość, była dokończona, dopiero zobaczyłam historię. Oczywiście utwory mi się podobały, ich treści mi się podobały, ale nie wiedziałam w ogóle, o czym jest ten film, więc jak to zobaczyłam, to tak mi ulżyło, że nie zwariowałam, że nie tylko ja rozmawiam z kamieniami, z wodą, z chmurami, ze słońcem, z Matką Ziemią i nie tylko ja się radzę drzew. Więc bardzo mi ulżyło.